Hej, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Konsolowy Fan. Dzisiaj z racji takiej, że mam wolne z powodu brzydkiej pogody, bo za oknem śnieg, deszcz i wszystko naraz. Więc postanowiłem sobie, że wszystkie gierki, jakie mam na regałach, powyciągam i te regały sobie właśnie przetrę, ładnie wyczyszczę. No i między innymi też pudełeczka, zobaczę, czy nie są okurzone i te, co będzie trzeba, też będą przetarte, żeby ta kolekcja w miarę była zadbana, no i żeby też ładnie się to prezentowało. Więc z racji takiej, że i tak wszystko muszę wyciągnąć z regałów, to postanowiłem, że nagram taki odcinek na szybko, jak to teraz wygląda u mnie z kolekcją na Xboxie One. I powiem Wam tak, mam kolekcję taką zamkniętą, jak na razie jest 200 sztuk. No ale tutaj na tym filmie 200 nie będzie, bo brakuje 6. Są one w rodzinie i no tam sobie ktoś gra, pomyka, więc tutaj mamy na tym stoliku 194 sztuki, więc żeby to nie trwało zbyt długo, ja nie będę czytał tytułów, ewentualnie powiem Wam, jaki tytuł mi się podobał, bo wiecie, jak to u mnie z tym angielskim i może no, za długo się to przeciągnąć. To co, może zaczniemy od tych w obwolucie takiej tekturowej. Powiem Wam, grałem, ale nie zrobiłem wszystkiego. Oczywiście nie grałem online. Tu jest tu jest też taka kampania singla, ale fajny tytuł, podobał mi się, może kiedyś do niego wrócę, tylko że tu jest tak dużo kombinacji właśnie tych walk, tych ruchów, że no ciężko było mi się przyzwyczaić właśnie do tego sterowania, ale tytuł fajny. Kolejny tytuł. Powiem Wam tak, na konsoli chyba instalowałem, może odpaliłem, ale nie grałem, nie zrobiłem tu zbyt dużo, ponieważ kiedyś ten tytuł już ogrywałem na PC-cie. Powiem Wam szczerze, nawet mi się podoba, bardziej chyba od jedynki, bo jedynka była taka trochę mroczna jak dla mnie, te klimaty. Fajny tytuł, grałem i to sporo. Fajna mapka, dużo kilometrów, można się nieźle pobawić w tej grze, pojeździć. No i też jest opcja właśnie motocykli, co mi się mega podoba i właśnie też śmigałem na tych motocyklach. Tego chyba nie muszę przedstawiać, przeszedłem pierwszą, drugą i trzecią część. Mega fajny tytuł. Chociaż trójka bardzo powtarzalna i no, szło się zirytować, ale po prostu no chciałem zrobić tą całą fabułę. Ale naprawdę ta Mafia 3, no to już było chyba takie na siłę przed wydłużaniem tej gry, bo no, jedną misję robiło się kilkanaście razy tą samą. No tu mamy też właśnie Mafia. Tam mieliśmy takie trilogii. Tu mamy zwykłej w pojedynczej takiej sztuce. Grałem chwilę i powiem szczerze, inni gracze tak dali mi popalić, że zrezygnowałem. Niby fajny, lubię klimaty Fallouta, ale bardziej czwóreczkę ogrywałem i chyba tamten tytuł bardziej mi się podobał. Pograłem, no to już jest typowa samochodówka, to nie wiem co tu więcej powiedzieć. Nawet fajny tytuł, chociaż osobiście no jak na Xboxa to wolę Horizon czy nawet Motorsport z Forzy. Fajny tytuł. Na Xboxie chyba pograłem, ale przeszedłem cały tytuł na PC-cie już lata temu. Ale gierka naprawdę spoko. Super tam wyglądają sztuki walki. Tutaj mamy coś, co właśnie ogrywam i powiem szczerze, ogrywam na PC-cie, chociaż na konsoli też dużo zrobiłem, tylko to jest sterowanie na padzie. Troszkę, no troszkę mi nie szło, chociaż nie jest trudne, bo idzie to opanować. Kiedyś na live'ie właśnie grałem w tą grę i tam headziki wchodziły, ale no na PC-cie dużo łatwiej mi to idzie i przyjemniej mi się gra. Ograłem całą fabułę. Tytuł mega dobry. Teraz gram w multi
na serwerach. Mam tam jakiś ten rzeźnik, nie wiem jak to tam nazwać teraz, kolekcjoner. No, kto gra, to wie o co mi chodzi. I tytuł naprawdę mega dobry. Pograłem chwilę. Nie mój klimat. Osobiście wolałem tego wcześniejszego. Tylko teraz wypadło mi z głowy ten tytuł. Jak trafię, to wam powiem. Ale ten Odyssey to tak nie bardzo mi podszedł. Grałem kiedyś na PC-cie i z racji takiej, że gierka nawet mi się podobała, więc postanowiłem, że nabędę też na konsolę. A nie była ona zbyt droga, więc trafiła do kolekcji. Nie grałem, ale zamierzam. Ale szczerze mówiąc, nie wiem jak mi to pójdzie. Ale myślę, że się uda. Spyro. Powiem szczerze, grałem i właśnie na konsoli Xbox. Chociaż mam tą gierkę też na Nintendo Switchu. No i powiem szczerze, że no tak w wersji handhelda nawet super mi się to ogrywa. Ale być może kiedyś wrócę właśnie na dużą konsolę. Nie grałem, nie mam pojęcia nawet co to jest, więc się nie wypowiem. Trafiło do kolekcji, pewnie ze względu na cenę. Więc nawet nie wiem, czy kiedykolwiek w to zagram. To grałem, ale krótko. Też jakoś tak nie mój klimat. A chociaż gierka nawet spoko, fajnie to wygląda. Być może, może kiedyś wrócę, jak po prostu będę miał dużo wolnego czasu, bo na razie to z czasem w ogóle no nie mam czasu. Powiem wam szczerze, nie grałem, też kupiłem. Kiedyś jak byłem w Poznaniu, w Ceksie, gierka wtedy, jak widać, kosztowała dwie dyszki. Nawet nie pamiętałem, że ta cena tu jest, więc po nagraniu się tym zajmę. Grałem, nawet mi się podoba graficznie, fajnie się to prezentuje. I powiem wam szczerze, że to była chyba jedna z pierwszych moich gier, jeśli chodzi o Xboxa. I zrobiła na mnie mega wrażenie. Graficznie naprawdę... No fajnie, fajnie, nawet jak na dzisiejsze czasy grafika robi robotę, przynajmniej moim zdaniem. Ogrywałem i też jakiś długi, długi czas temu i też w wersji na PC-cie. Na Xboxie jeszcze nie odpalałem, ale za wszelką cenę chciałem właśnie tą grę dostać też do kolekcji, więc i trafiła. Grałem, powiem szczerze, fajny klimat właśnie tych zjazdów na desce, na nartach, ale no troszkę jest tego wchodzenia tam po tych górach. Może jeszcze nie do końca to opanowałem i temu tak kiepsko mi to szło, ale wkurzał mnie ten mega długi spacer z powrotem gdzieś tam na stok, żeby zjechać. Ogrywałem na PC-cie. Powiem, no tak średnio mi się ten tytuł podoba. Wolałem dwójkę. Moim zdaniem dwójeczka była lepsza. Grałem. Typowa rozpierducha. Więc na pewno każdy zna ten tytuł. Fajny, fajny tytuł. Ogrywałem i to właśnie na Xboxie One. Mam tu przegrane, żeby was nie skłamać, chyba z 2 godziny. Fajne zagadki, czasami no ciężko zrozumieć o co tam chodzi. Przynajmniej ja miałem nieraz problemy, że ciężko mi było coś tam rozwiązać. Ale tytuł mega fajny, mam zamiar do niej wrócić i zrobić całą fabułę. Folia. Jest w folii, ale tytuł już ogrywałem, bo miałem wcześniej. Mam też chyba na Xbox 360. Nie grałem, nie wypowiem się. Też gierka była. O, znowu, bo tu jest folia. Ta gra jest zapakowana jeszcze oryginalnie. No, kupiłem do kolekcji i pewnie była niedroga. No, na pewno chciałem sprawdzić. Na pewno chciałem sprawdzić, bo zawsze staram się gry brać takie, że no, chcę chociaż na własnej skórze przetestować, bo wiadomo,
jednym się może nie podobać, drugim na przykład odwrotnie. To nie grałem też jeszcze w folii, więc nie wiem co to jest i się nie wypowiem na ten temat. FIFA jak FIFA, jeszcze folii nie rozpakowana, bo mam inne części, więc jakoś tak nie czułem potrzeby, żeby tego rozpakować. Też nie grałem, gra w folii, może kiedyś spróbuję, chociaż głowy nie daję, na pewno w kilka osób fajnie się to gra. To jest u mnie często grane, przeważnie z córką, czy też z siostrzenicą, gra jest nawet na kanale, właśnie jak ogrywałem z siostrzenicą, jeśli ktoś chce, może sobie odszukać, mega fajny tytuł, ale tego chyba nie trzeba nawet przedstawiać. Próbowałem, powiem szczerze, no nie podeszło mi to tak jakbym chciał, więc no zrezygnowałem, bardziej mi się właśnie ta dwójka podobała, no ale jest w kolekcji, niech będzie. Grałem na Xboxie, grałem na Nintendo Switchu, mega fajny tytuł, mi się podoba. Nie grałem w folii. Niby kit, ale jest też masa ludzi, którym tytuł się podoba. Ja na gameplayach w internecie widziałem, no i powiem wam, że nawet mnie to ciekawi. Tutaj mamy grę ponownie w folii, nówkę sztukę, ponieważ mam to samo na Switchu i na Switchu był ogrywany. Są już odcinki na kanale. Grałem, kupiłem wersję pudełkową, bo gra nawet zrobiła na mnie wrażenie, a kiedyś była bodajże chyba za darmo w Xbox Game Pass. Nie w Game Pass, no te gry co dostaje się za darmo co miesiąc. I ona kiedyś była, nie wiem, może lata temu, ale była. I ja ją sobie przypisałem do konta i tytuł fajny moim zdaniem, dlatego kupiłem sobie też wersję pudełkową. Grałem na Xboxie, ale nie zrobiłem całej kampanii. Tytuł taki, powiedziałbym, że średni. Próbowałem grać, ale za dużo tu nie zrobiłem. Wszyscy mi polecają ten tytuł, bo no niby jest dobry, więc kiedyś na pewno będę musiał sobie odpalić. Też grałem, ale w wersji na PC-cie, też już bardzo dawno temu. No moim zdaniem bardziej nawet ta wersja mi się podobała od czwórki. Grałem, ale nie przeszedłem też całej fabuły. No niestety nie zawsze jakieś gry aż tak mnie interesują, żeby je dokończyć. Tutaj ponownie gra w folii, no bo ten tytuł mam na Switchu. No i też był w Game Passie, więc na Xboxie też grałem, ale właśnie z Game Passa. To też grałem. W ogóle lubię tego typu gry, właśnie Wolfenstein, czy jak to tam się wymawia, ale najbardziej pykałem w ten dodatek The Old Blood, dobra, mniejsza to. W ten dodatek grałem i chyba tu nawet przeszedłem cały, więc mega fajny tytuł. Chociaż tamten właśnie wcześniejszy to tak nie bardzo, nie dokończyłem go. Powiem szczerze, nie grałem, trafiło do kolekcji. Może kiedyś sobie przetestuję, albo sobie obejrzę gameplay i stwierdzę, czy w ogóle jest sens, żebym próbował. To akurat grałem, nawet fajna gierka. Ona, teraz nie pamiętam, ale ona kosztowała grosze, więc nabyłem do kolekcji. I to była chyba też jedna z nielicznych właśnie tych pierwszych moich gier na Xboxach. Grałem, lubię klimaty horroru, ale no całości też nie zrobiłem. Tu są akurat dwie części, ale gierka mega spoko, fajny tytuł. Grałem, przeszedłem, też wersja na PC-cie. Chociaż na konsoli też próbowałem, już jestem tam no, dosyć daleko wam powiem, że dużo mi nie zostało właśnie, żeby skończyć ten tytuł też na Xboxie. Nie grałem,
Nie powiem Wam szczerze, co to jest, bo gra jeszcze jest w folii. Nie bardzo. Powiem, kupiłem, bo no, miałem nadzieję, że będzie fajny tytuł. Pograłem chwilę i jakoś tak, no nie moje klimaty. Osobiście wolę tą część Rise of Tomb Raider, czy coś takiego. Tamten tytuł bardziej mi się podoba i tam spaliłem konsolę 360 na tym tytule. No tu ponownie mamy FIFA, znowu w folii. Grałem w te wcześniejsze wersje, więc tych nowszych nie rozpakowywałem, tym bardziej, że nie jestem jakimś tam fanem piłki nożnej. Kupiłem z myślą, że będę ogrywał, ale tytuł jak na razie jeszcze w folii. Będzie czekał na swój czas. Ogrywałem kiedyś na PC-cie, ale z racji takiej, że bardzo lubię tą grę i mam sentyment, bo ona zaczęła się w moim życiu od no, wczesnych lat, jak tylko zaczęły wychodzić, więc i na tą konsolę nie mogło tego zabraknąć. Nie grałem, ale widziałem gameplaye, tytuł bardzo mi się podobał, więc nabyłem też do kolekcji, chociaż jeszcze jest w folii. Za tego Sparka dałem 5 zł. Niby to jest gra o tworzeniu gier. Może kiedyś testowałem od razu po zakupie, ale kompletnie nie pamiętam, co to jest. O tego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Wersja premium, bo tam chciałem grać online, żeby tam jakieś pieniądze na start były, jakaś firma. No, testowałem, chociaż też nie ograłem. Testowałem, nie ograłem, fajnie to brzmi. Niby mega fajny tytuł, więc na bank będę chciał go kiedyś ograć. No, Call of Duty to prawie wszystkie grałem. Nie zawsze skończyłem, ale starałem się do tak, no, dosyć dużo sobie zagrać. Ogólnie lubię strzelanki. Te najnowsze właśnie mi się bardziej podoba. Te, co teraz wyszły, ta dwójka Modern Warfare chyba i ta wcześniejsza. Chociaż tą wcześniejszą mam właśnie na PS4. Tutaj nie wiem, jest we folii NBA, jakieś śmieszne. No też mam chyba na Switchu. No i tutaj macie powód, dlaczego tamte FIFA nie były otwierane, bo często i gęsto właśnie grałem w 19. Więc ta jest rozpakowana. Grałem fajny tytuł i to dosyć dużo. Chociaż fabuły też nie zrobiłem do końca, no bo jest to typowa piaskownica, to trochę tam jest do roboty. Grałem. Fajny tytuł, jak wiadomo, Resident Evil. Poluję jeszcze na trójeczkę, bo chyba nie mam swojej kolekcji, ale chyba, bo pewnie też nie jestem. Grałem, całą przeszedłem. Fajny tytuł. No, na pewno są osoby, którym ten tytuł się nie widzi, ale mi się podobał, tak samo jak i ta część. Też zrobiłem całą. Nawet mam ten tytuł na PS Vicie, o ile dobrze pamiętam. No i osobiście mi się podobał. Tutaj ponownie dla fanów Xboxa nie trzeba nic mówić. Brakuje mi czwóreczka i jedynka. Czwóreczka jest w mojej kolekcji, no ale właśnie między innymi w rodzinie pożyczona. Tu kolejna Forza dwójeczka. Jedynkę bardzo długo piłowałem kiedyś na 360, no i też będę chciał nabyć do kolekcji, bo nie mam. Siódemka, no trochę pograłem, nie dużo, ale pograłem, bo chciałem zobaczyć, jak to graficznie się prezentuje. Tu już troszkę takich nowości było, więc było grane. Szóstka. Też kiedyś było grane. Niezbyt dużo, bo miałem wersję cyfrową piątki, więc w piątkę bardzo często i gęsto sobie pykałem. Ogrywam, ale w wersji na PC-cie. No bo tak jak wcześniej mówiłem, właśnie te strzelanki to bardziej mi teraz właśnie podchodzą na PC-cie, a z racji takiej, że mam nowy sprzęt, wszystko ładnie śmiga na ultra, jeśli chodzi o te właśnie starsze gry jak New Dawn. Więc
No więc tam teraz spędzam więcej czasu niż na konsolach. Tu jak widać folia, nawet nie wiem, nawet chyba córka nie chciała tego przetestować. Chociaż kiedyś wspominałem o tej grze, graliśmy troszkę inne wydanie, później może wam pokażę jak trafię. Tu ponownie kolejna gra w folii. Też kupiłem, bo fajny tytuł. Chciałem ograć, spróbować przynajmniej, ale nie ma czasu. Grałem, fajny tytuł. Kurczę, Diablo, to no powiedziałbym, że takie 10 na 10. Chociaż oni byli innego zdania, 9 na 10. Mam też wersję na Switchu. Kiedyś mówiłem, że wpadnie na kanał, ale tam jest strasznie takie ciemno i mega wszystko się odbija w kamerze. Nie grałem chyba. A jeśli tak, to na pewno tylko testowałem, czy płytka działa. Grałem jakieś 3-4 godziny. I powiem szczerze, nie zrobiło to na mnie takiej furory, jakbym chciał. I no już nie wróciłem do tej gry. Chociaż teraz właśnie mówiąc o tym pececie, może wrócę tam. Może wygodniej będzie mi się grało, nie wiem. O, tu jest właśnie ten Assassin. Creed Origins, ten bardziej mi się podobał od Odyssey. Tu bardzo długo grałem. Tu się zagrywałem godzinami. Fajny tytuł. Syndicate. Też mega fajny tytuł. Zacząłem grać chyba na Xboxie 360. Bo to było lata temu. Jeśli się nie mylę, możecie mnie poprawić. Czy w ogóle był na 360. Ale no mówię, grałem lata temu, być może to był Xbox One, nie pamiętam. Nie grałem. Chociaż nabyłem do kolekcji, bo niby taka fajna, zabawna. Więc kiedyś może przetestuję. Chociaż otworzyłem ją, to pewnie coś tam chciałem już przy niej majstrować. Chciałem pewnie przetestować. Halo, no to akurat grałem piąteczkę. Halo, wszystkie tytuły próbowałem, żeby zapoznać się z tą grą, chociaż tam też żadnej do końca nie zrobiłem. Mad Runner, no grałem i to dużo. Później kupiłem sobie wersję na Switcha i też tam było dużo grane. Ale najwięcej to zagrywałem się na Spin Tires na PC-cie. Grałem, tylko że no nie na Xbox One. Jest nowa w folii. Teraz nie pamiętam, na jakiej konsoli grałem, ale fajny tytuł. No i tu znowu Mafia 3. Już na temat Mafii się wypowiedziałem, bo już tam były. Więc tu jest taki osobny tytuł. Nie grałem. Są tu takie starsze gry. Miałem w konsoli. Odpaliłem, czy działa. Sprawdziłem, co tam jest, ale osobiście nie grałem w żadne tam tytuły. Tu pograłem, ale też chwilę, więc nie mogę się wypowiedzieć. Grałem, chociaż nie pamiętam tytułu, no to już dawno było, no i przy takiej ilości. Sorry za to odbijające się światło, ale na dworze już jest tak mega ciemno przez ten deszcz, przez ten śnieg. A jest mega wczesna godzina, więc muszę tak się ratować tym światłem tam. To grałem z siostrzenicą, ze siostrzeńcami, no wiadomo, no trzeba się troszkę ponapierniczać, fajny tytuł. Grałem, no i w końcu gra, o której można powiedzieć, że przeszedłem całą fabułę. Zacząłem grać z siostrzenicą, skończyłem ze siostrzeńcem. Taki bajer. Też grałem, chociaż tu fabuły na razie do końca nie jest zrobiona, chociaż daleko doszliśmy. I też ogrywałem tytuł z siostrzeńcem, no i trochę z siostrzenicą. Ta giereczka wpadła do kolekcji, kompletnie nie wiem co to jest. I raczej ja testować nie będę, chyba że moja córka. To grałem i to bardzo, bardzo dużo i na PC-cie, i na Xboxie, i na PlayStation. Powiem wam szczerze, fajny tytuł, bardziej mi się podoba właśnie od tego Fallouta 76.
To ogrywałem lata temu na PC-cie. Zawsze uważałem, że to jest mega fajna gra. Dlatego kupiłem też na Xboxie, ale na Xboxie włączyłem grę, pograłem jakiś czas i stwierdziłem, że jednak nie, że to było lata temu chyba i wszystko jakoś inaczej mi się widziało, albo po prostu na PC-cie lepiej mi się w to grało. Też jedna z pierwszych moich gier na Xboxa, Zombie. Tu pograłem nawet dosyć dużo, chociaż no całości nie zrobiłem. No bo to było lata temu, może byłem za słaby i często i gęsto ginąłem. Grałem nie do końca, fabuła nie jest zrobiona, chociaż tytuł bardzo fajny. Też grałem. Tytuł mi się podoba, tak i pierwsza część. Kupiłem do kolekcji. Pewnie w jakimś odcinku był, teraz nie pamiętam, czy to był Lombard, czy jakiś inny sklep, ale na pewno było w dobrej cenie, więc trafiło do kolekcji. To próbowałem grać, chociaż nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia i do tej gry już więcej nie wróciłem. Próbowałem, chociaż wydawał mi się tytuł mega trudny. Często i gęsto właśnie też ginąłem i zrezygnowałem z gierki. Nigdy więcej do niej nie wróciłem. Wpadł do kolekcji, bo to były za śmieszne pieniądze, chyba bodajże 5 zł. Więc nawet ze względu na pudełko nieraz warto wziąć. Też do kolekcji. Chociaż siostrzeniec dużo się zagrywa w tą część. Więc no jakąś robotę to robiło u mnie w kolekcji. Też grałem, bo podobał mi się taki ala survival, tu jest dużo rzeczy do zbierania. No ale za dużej furory to ja tu nie zrobiłem. Polskie napisy, kurczę, nie pamiętam teraz. Wydawało mi się właśnie, że miałem problem z tą gierką. Chociaż nie tutaj, bo to tu jest chyba po angielsku. No. Tutaj miałem problem. Niby tytuł, no tak w miarę mi się podobał, ale miałem właśnie problem, bo nie było języka polskiego. Grałem. Chociaż też całej fabuły nie zrobiłem. Gierka fajna, mi się podoba. Podejrzewam, że kiedyś zrobię ją do końca. Wiem, że na PlayStation, nie wiem jak na Xboxie, ale są w języku polskim też, a ja no niestety nie mam tego języka polskiego. Zagrywałem się samemu i ze siostrzeńcem. Fajny tytuł. Dużo zombie, fajnie to wygląda. O. No tu mamy grę w folii, więc nic nie powiem na temat gierki, chociaż to jest NBA, no to wiecie. Ten tytuł ogrywałem też właśnie na PC-cie. Też nie ma języka polskiego, więc no za dużo w tej grze nie zrobiłem, chociaż bardzo mi się podoba i żałuję, że właśnie nie ma spolszczenia do tej gry. Kurczę, mam 28 minut, a tu jeszcze dwie takie duże sterty gier. Tak na szybcika zrobimy. No, kupiłem do kolekcji, bo kiedyś oglądałem gameplaye i mega ciekawie to wyglądało właśnie z tymi potworami, że można z nimi walczyć, można być tym potworem, ale nigdy nie odpaliłem na Xboxie One. Nawet nie wiem, czy tam jeszcze można to grać, czy tam jest single, czy multi. Tekena ogrywałem, ale nie na konsoli Xbox, więc Tekken jest jeszcze siódemka, tak? No, jeszcze jest folii. Grałem, fabuła cała zrobiona. Są tam jeszcze jakieś znajdźki. Kiedyś chciałem do niej wrócić właśnie, żeby ją zrobić na 100%, ale nie wiem, czy mi się to uda. Być może kiedyś wrócę. Nie grałem kompletnie, nie wiem, co to jest. Też nie grałem. Ale jest w kolekcji. Próbowałem grać. Jak dla mnie sterowanie dosyć trudne. Być może jakbym tak porządnie do tego przysiadł, to może bym to jakoś opanował, ale zniechęciło mnie od razu na początku, jak zacząłem tym statkiem tam latać. FIFA to jak FIFA. Grałem. Fabuła cała zrobiona. Grałem dwa razy, zrobiłem całą na Xboxie i zrobiłem całą na PC-cie.
Tytuł naprawdę mega fajny. Polecam, bo gra moim zdaniem niedoceniona, a bardzo fajny tytuł. Minecraft, no tego chyba nie trzeba przedstawiać. Często i gęsto grane z córką. Też grałem. W Gearsy to chyba wszystkie odpalałem, wszystkie grałem, ale standardowo fabuły nie zrobiłem żadnej. Mad Maxa grałem. Fajny tytuł. Primal. No tą grę zrobiłem na PC-cie lata temu, calutką. Fabuła cała skończona. Też fajny tytuł. Chociaż tam szału nie było. Tu właśnie jedyneczkę miałem, ta dwójeczka chyba też jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, no trochę nie fart. Jeśli uda mi się kiedyś jakieś polską wersję, chyba mówię na PlayStation chyba jest, więc sobie pogram. To trafiło do kolekcji. Na Xboxie nie grałem, ale wiem, że też jest właśnie jakaś część na PC-cie i kiedyś odpalałem. Ten tytuł zagrywałem się bardzo dużo. Ale tylko i wyłącznie jeśli chodzi o budowanie, nie jakiś tam gameplay, tylko budowanie domów, jakichś basenów. Tytuł ogrywałem, pokażę wam do góry, bo mam wersję taką z maską i ze steelbookiem, więc tu u góry będziecie mieli podlinkowane, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Gra mega fajna, spoko. Nie grałem. Dwójka mega mi się podobała, więc postanowiłem, że jedynkę też kupię, ale tutaj misje, jeśli chodzi o singla, są bardzo krótkie. Jest ich chyba, nie wiem, z 5 czy 6, nie pamiętam teraz. Ghost Warrior, no powiem wam, trójeczkę grałem i to bardzo dużo. Nawet nie wiem, czy nie zrobiłem całej, nie pamiętam. Ale mega fajny tytuł, mnie się podobał. Ogrywałem. Powiem wam, że ten najnowszy Hitman, ten trójka czy coś, no mega mi nie podchodzi. Testowałem i nie, dzięki, nie chcę tej gry. FIFA 20, znowu w folii, jak to większość moich FIF. No mówię, fanem piłki nożnej nie jestem. Projekt Cars 2 też w folii, bo grałem na PC-cie. Ale tytuł musiał wpaść do kolekcji, bo mi się podoba. Starlinka, to mam i na Xboxie, na PlayStation i na Nintendo Switchu z tymi statkami, takie całe zestawy. Fajny tytuł, ale grałem tylko i wyłącznie na Switchu. Alex. Kupiłem, chciałem zobaczyć jak to jest. O, tu też jest niby duży świat. Oglądałem dwójeczkę. Niby to fajne, ale takie drewniane. Ale być może kiedyś odpalę z czystej ciekawości. Nie grałem, gra w folii. Więc nic nie powiem na ten temat. Kolejna gra w folii, więc nie grałem. To ogrywałem bardzo dużo właśnie z córką. Fajny tytuł, nam się fajnie, no miło spędza czas przy tej grze. Często do niej wracamy. Grałem bardzo, bardzo dawno temu. Też grałem. Już ogrywałem to na 360. Też fajny tytuł. To jest właśnie ten Watch Dogs, co mnie aż tak nie urzekł. Wolę dwójeczkę. Tu takie wszystko mroczne mi się wydawało. Chociaż mogę się mylić. Tam i tam Fall. Że dwójka zrobiła takie wrażenie na mnie, że kupiłem jedynkę do kolekcji. Ale to jest chyba tylko i wyłącznie w multi. Dobrze, że w dwójce była właśnie te single, że mogłem tak mega fajnie spędzić czas. Lego, no Lego to ja mam na wszystkie konsole, na 360, na Xboxie One, na PSP, na PS Vita, więc tytuł grany, ale nie na Xboxie, bo w folii. Kolejne, też posiadam ten tytuł na inne konsole, więc ten jest w folii, oryginalnie zapakowane. No w ten tytuł grałem, bo mega mnie ciekawił, jest bez folii. Fajny tytuł. Nie grałem, chociaż moja córka grała, tam troszkę się przyglądałem, ale nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat. Grałem, powiem wam, nawet taka znośna samochodówka. Nie było jakiejś tam wielkiej tragedii, jakieś wyzwanie było. Chociaż
Bardzo dawno temu to grałem, ale gra była mega tania, chyba dwie dychy za nią dałem. No w to akurat zagrywałem się bardzo dużo, i na Xboxie, i na PC-cie. Fajny tytuł, mega fajny tytuł. Grałem, ale nie na Xboxie, bo ten tytuł jest w folii. Teraz nie pamiętam, czy na PC-cie. Chyba na PC-cie. Albo w Game Passie. Teraz nie pamiętam. A chyba w Game Passie był Wiedźmin. To już jest drugi. Jest nowy w folii. Wiedźmina grałem już lata temu i na PC-cie, i na konsoli. I powiem wam szczerze, no nie dla mnie. Far Cry, trójeczka. Grałem ten tytuł na PC-cie, więc tu jest folia i raczej już tak zostanie. Nie grałem, chociaż testowałem. Może tam z godzinkę mam przegrane i to wszystko. Ale nie pamiętam zbytnio tej gry to. To też próbowałem, ale powiem wam, średnio mi to szło. Często gubiłem trasy, nie wiedziałem gdzie biegać. No takie, poplątałem się strasznie. Grałem, fabuła zrobiona. Mega fajny tytuł. Ta część akurat też mega mi się podoba. Kupiłem do kolekcji, przeszedłem takie ala szkolenie czy coś. Byłem zmuszony, żeby to wyłączyć z jakichś tam, no z jakichś tam przyczyn i po prostu już więcej nie wróciłem do tej gry. Nie wiem czemu. Man Eaterka, no to akurat grałem. Mega fajny symulator rekina. Fajnie idzie się pobawić. Więc jeśli ktoś lubi tego typu symulatory, to polecam. Kolejne Wormsy. Tutaj akurat jeszcze folii nowe. Nie rozpakowane, więc nic nie powiem na ten temat i raczej tego tytułu nie ogrywałem w ogóle. Tu też Record folii. Kupiłem, bo niby ciekawie to wygląda, chociaż mega dużo błędów było na początku. Nie wiem jak to jest teraz. Dying Lighta. No to akurat gram. Ale powiem wam szczerze, też furory jeszcze nie zrobiłem. No teraz w ogóle nie miałem czasu na gry, bo były święta i takie różne rzeczy. Saints Row. No to akurat ogrywam, ale ogrywam na PC-cie. Więc wersja na Xboxa była grana, bo nie powiem, i to nawet sporo. Ale teraz właśnie wersja na PC bardziej mi tam odpowiada. Kolejne Lego. Tytuł przeszedłem, ale na Switchu. Tu jest jeszcze folia, nówka sztuka. Kolejne Lego, Tajny Agent. Też na Switcha mam. Na Switchu grałem, nawet chyba nie wiem, czy nie jest na kanale. Ale tu też jest rozpakowane. Grałem z córką, bo jak wiadomo, na dużej konsoli wygodniej. Chociaż Switcha też można podłączyć, no ale wiecie. Ja tak bardziej handheldem. Tu mamy Super Heroes. Też folii. Mam tą wersję na PS Vita. Na PS Vicie był ten tytuł ogrywany. I nie ma mocni. To akurat grałem, bo córka była mega zaciekawiona. No bo wiecie, film w telewizji i to. Więc chciała wypróbować ten tytuł. To pograliśmy. Pure Farming. To akurat grałem bardzo dużo. Gra, powiem wam szczerze, nie najgorsza. Myślałem, że będzie większy badziew. Ale tak podeszło. No, szło grać. Nie jest to farming, ale szło grać. Pograłem chwilę. Okazało się, że nie ma języka polskiego, przynajmniej w moim tutaj wydaniu. Co mnie mega zawiodło. I później już przestałem grać. To odpalałem. Ale kompletnie nic nie pamiętam, bo to było lata temu. Ogrywałem na Switchu. Chociaż tu też jest gra otwarta, więc pewnie też ogrywałem i na Xboxie. Grałem. Tylko teraz nie pamiętam, czy na Xboxie, czy właśnie na PC-cie. Ale wiem, że grałem. Chociaż ta część bardziej mi się podobała, trójeczka. Ten tytuł zrobiłem cały, ale to chyba właśnie już na PC-cie, chyba z tego co dobrze pamiętam. Dead Island, to już grałem na 360. Też mega fajny tytuł, no jak to zombie.
grałem. Pewnie nie zrobiłem całości, ale lata temu było ogrywane już na 360. Później chyba na PC-cie, więc wydanie na Xboxie One zostanie już w folii. To akurat grałem. Też ogrywałem, dlatego druga część do mnie wpadła do kolekcji. Niby zawsze mówią, każda następna niby lepsza, ale nie zawsze się to sprawdza. Project Cars, no grałem, dlatego też dwójeczka wpadła do kolekcji. Grałem i powiem wam szczerze, niezbyt podoba mi się ten tytuł. Bardzo szybko z niego zrezygnowałem i kupiłem wtedy Payback tego. I tu już bardziej mi się ten tytuł podoba. Hita ogrywałem, chociaż też dużo nie zrobiłem. No mówię, u mnie kiepsko z czasem. Ja żyję taką nadzieją, że kiedyś tego czasu będzie dużo więcej i te tytuły ogram. To akurat mam na 360, tam grałem bardzo dużo. Mam teraz wersję na Nintendo Switcha. Tam też ogrywałem ten tytuł. Jest nawet kilka filmów chyba na kanale ze Switcha. Więc ten Need for Speed był grany. Far Cry 4 tu w folii. Ale tytuł ogrywałem na PlayStation. Na PlayStation. Podoba mi się tu opcja właśnie wytwarzania tych portfeli, więc trzeba zabijać te zwierzęta, skórować. Fajne jest, powiem szczerze. Szkoda, że w piątce tego nie ma i później w tej szóstce. Blair Witch. No, kupiłem, bo to horror, ale otworzyłem z myślą, że zagram. Jakoś jeszcze nie było szans. FIFA 18, ona wpadła, podejrzewam, że też do kolekcji, chociaż chyba od tej FIFA zaczynałem właśnie grę na Xboxie. The Crew. Gra mega fajna, tylko kurczę, mega mi się to nie podoba, że za każdym razem mamy te połączenie z internetem i z innymi graczami, bo nawet jeśli chcesz miło spędzić czas, pojeździć, pozwiedzać, no to potrafią mega przeszkadzać i to jest wkurzające. Gra typowo chyba do kolekcji. Nie grałem, chociaż chyba mi się wydaje, że już jedna taka była w tej stercie tu. The Walking Dead. Jeszcze w folii. Niezaczęte. Może kiedyś. Niby gra fajna, bo jakąś część grałem na PC-cie kiedyś i robiło na mnie wrażenie. Ori. To mam akurat też na Switchu. No i kiedyś, teraz nie pamiętam, czy było w Game Passie, czy coś było, że bo grałem ten tytuł. Niedużo, tylko nie wiem, czy akurat w ten, czy w ten drugi, bo był taki mega wymagający, trudny bym powiedział. Dangling, The Flowing. To akurat giereczkę zrobiłem całą i to też ogrywałem na PC-cie. Fajny tytuł, dlatego też dwójeczka trafiła do mnie. To grałem, ale samemu powiem wam szczerze, mega trudno, ciężko w ogóle. Nie wiem, tu chyba są poziomy trudności, ale no, strasznie mi nie szło. Biomutant, fajny tytuł. Mam kilkanaście godzin zrobione w tej grze, tylko strasznie irytuje mnie ten narrator. Kurczę, no, mnie osobiście odpycha. Ale tytuł fajny. Jeśli chodzi o graficznie, właśnie i ten świat, to fajnie jest zrobione. No tu typowa walka, bijatyki. Grałem. Terminator Genesis. Resistance. O kurczę, sorry. Fajny tytuł, jeśli chodzi o Terminatora, ale okazał się trudny w sterowaniu, jeśli chodzi o mnie na konsoli. Strasznie, nie mogłem się przyzwyczaić do tego sterowania. Byłem mega na to zły i wyłączyłem tą grę, już nigdy do niej nie wróciłem, ale naprawdę fajnie ona wygląda. No i mówię, to sterowanie mnie tak odpychało. UFC 4, no powiem szczerze, jeszcze folii. No bo dużo w trójeczkę się zagrywaliśmy, więc czwóreczka była kupiona, ale już nie rozpakowana. Było ogrywane na PC-cie też lata temu. Fajny tytuł, fajne efekty wypadków. Mega robiło na mnie to wrażenie, więc ten tytuł też musiał wpaść na Xboxa. Mortal Kombat 11, no to wiadomo, bijatyki. Mega fajna gra. Mam wersję też na Switcha
ze względu na to, że podobała mi się ta gra, chciałem też na Switcha, a na Switchu okazało się, że ten kartridż to można zrobić. Tam jest ponad 20 ileś giga aktualizacji i na tym kartridżu podejrzewam, że chyba nie ma nic. The Division, pierwsza część, mega fajny tytuł, klimat zimy, bardzo dużo się zagrywałem. Gdzieś tam poległem na jakichś bossach, takich wypasionych przeciwnikach. A z racji takiej, że nie miałem z kim pograć online, a nie chciałem wzywać jakichś innych graczy, bo jest taka opcja. Więc też przestałem, przestałem grać w ten tytuł właśnie ze względu na tego jednego, można powiedzieć, bossa. Dam kilku przeciwników, bo safe mam w takim miejscu, że w takim pomieszczeniu zamkniętym i co się odrodzę, oni wchodzą i cały czas się tak prujemy nawzajem. I ciężko to opanować. Monster Hunter World, powiem wam szczerze, mega fajny tytuł. W to mam kilkanaście godzin. Nie mogłem się oderwać, jak zacząłem grać. No a później, jak już zrobiłem sobie jakąś tam dłuższą przerwę od tego tytułu, to już nie mogę do niej wrócić. A szkoda, bo naprawdę mega fajnie mi się to ogrywało. Battlefield 5, no powiem wam, osobiście wolę jedynkę. Tutaj jeśli chodzi o singla, to zbyt wiele nie ma. Tak, straszna bida. No i tu właśnie Battlefield 1, ten, o którym mówiłem. Tu na przykład ta gra o wiele bardziej mi się podoba. Jeszcze ta mapka tam, takie a la pustynia, robi na mnie wrażenie. Battlefield 4 ogrywałem, zrobiłem całą, ale to było na 360, o ile dobrze pamiętam. Hardline też grałem, nie zrobiłem całej fabuły, ale dosyć dużo mam tam zrobione w tej grze. Fajny tytuł. I tu jest właśnie mój Rajzik, który spalił mi 360. Czerwonego ringa dostałem, tak się zagrywałem w ten tytuł. No i później zacząłem grać właśnie na Xboxie One. Ale już nie przeszedłem całości. Mam zamiar to zrobić. No i ostatnia gra z tej całej kolekcji jest to Gears of War. Oj, sorry, skłamałbym, jeszcze mam tutaj dwie gry, nie byłem przygotowany. Gearsy, no i tutaj mam, bo wystawione koło figurek i o nich zapomniałem. Jest jeszcze Cyberpunk, którego mega dużo ogrywam. Mega fajny tytuł. Kurczę, ten świat tak mi się podoba, tak się nim jaram, że czasami jeżdżę po mapce tylko po to, żeby sobie pojeździć i zobaczyć, jak to się prezentuje, jak to wygląda. No i mój zacny Far Cry 5, który bardziej mi się podoba od szóstki. Ogólnie mapka, ten klimat nie jest tak, nie wiem, no tak dziwnie jak w szóstce. I New Dawn też taki mega kolorowy, ale fajny tytuł, nawet ten New Dawn się okazał. Mimo że tam kolory różowe przeważają. I tutaj też mam właśnie te wydanie z figurką i w takim fajnym kartonie, coś tam Father Edition. Też podlinkuję do góry, jeśli ktoś jest zainteresowany. To co? O rany, ponad 48 minut odcinek. No tragedia. To ja już nie będę was zatrzymywał. Dzięki, że wpadliście. Wiem, że masę tytułów w ogóle tutaj nie zrobiłem do końca. No ale no nie mam tyle czasu, a jestem zapalonym zbieraczem. Lubię konsole, lubię gry. No i liczę się z tym, że przynajmniej ja mam nadzieję, że kiedyś będzie więcej czasu, żeby to wszystko ograć. A jeśli chodzi o to, i tak to się nie zmarnuje, bo to odziedziczy. Przykładowo moja córka, chyba że nie będzie zainteresowania, no to ktoś z rodziny. A jest tego cała masa. To co, dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się, widzimy się w następnym filmie. Cześć!